Kamera, akcja. Nazywam się Teresa Bieńkowska. Pochodzę z Pleca. Aktualnie mieszkam w Kochanowie Wieniawskim. Jestem na rencie. Pomagam córce w wychowywaniu wnuków. No i ogólnie takie zajęcia domowe. Lubię spędzać wesoło czas, więc należę do zespołu folklorystycznego Wieniawa. Co pani jadła, jak była mała? Dawne czasy, czyli moja młodość, czy jako małe dziecko, bardzo mile wspominam, bo u nas w domu żyło się gromadnie. To była rodzina międzypokoleniowa. Były dzieci, moi rodzice i dziadkowie. Ja najmilej wspominam moją babcię, z którą przyszło mi spędzać bardzo dużo czasu, kiedy moi rodzice zajmowali się pracami polowymi. I jedzenie, które przygotowywała babcia, to były kluseczki na mleku, zalewajka, bardzo słynna zalewajka, zarzucajka, pyzy, kopytka. Również była dziabicha, którą przyznam się, że bardzo lubiłam z babcią przygotowywać, bo robiło się to takim esem. Cięło się ziemniaczki surowe, jak najdrobniej. Co się nie udało dla mnie jako dzieciaczkowi, to wtedy poprawiała babcia i ziemniaczki się gotowały do miękkości, a potem babcia to kontrolowała. Jak już były prawie że ugotowane, no to przyprawiała zasmażoną cebulką, ze słoninką i tam był dodawany pieprz ziołowy. Było to bardzo dobre. Bardzo mile wspominam tą potrawę. Pamiętam z mojego dzieciństwa, że mój tato jeździł po wodę do źródła w Brudnowie. I tamtą wodę, jak przywiózł do domu, to ona była przechowywana w specjalnych glinianych naczyniach. Ona była zawsze świeża, bo to gliniane naczynie było jednocześnie, miało za zadanie, żeby z tej wody odebrać jak najlepsze wartości, a nawet jak tam były jakieś bakterie, to ta glina wchłaniała to. I z tamtych opowiadań wiem, że nigdy my nie chorowaliśmy, mimo że się tą wodę piło nieprzegotowaną. Nie chorowaliśmy tak jak to teraz się używa różnych, bo ma się biegunkę. Wtedy tego nie było. I ona była najlepsza do gotowania wszelkich potraw. Przede wszystkim gotowało się rosoły, gotowało się wodę na herbatę, czy wtedy było bardzo modne zaparzanie najróżniejszych ziół na wodzie źródlanej. Pamiętam również taką historię, gdy byłam małym dzieckiem, pasałam krowy z moją babcią. I były dni, kiedy szło się z tymi krowami ze 2 kilometry, więc się nie wracało na południe do domu, tylko tam byliśmy do wieczora, mówiąc prosto. I podczas południa, kiedy sobie te krówki tam odpoczywały, były już najedzone, moja babcia do glinianego dzbanka doiła mleko. Pamiętam ten chleb. To był niesamowity, dobry chleb. Skórka tego chlebka była słodka i jeszcze posypana makiem, bo moja mama smarowała chlebek z wodą posłodzoną. I do tego to mleko świeże, to ja to pamiętam do dziś jako bardzo dobry posiłek.